Cześć, tu Mać, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Casting of Frank Stone. Dobrze, my mamy teraz z Chris porozmawiać, nikt więcej się udzielać nam nie chce. Tu już chyba wszystko przeszukaliśmy, więc dobra, lecimy z rozmową. Here's what we're gonna do. Hi, May, Chris. You start here. Robert and I'll follow. Bonnie, just stay behind and try not to make too much sound while we're rolling. You got it, boss. All right. Everybody ready for a take? Lights ready, sound speeds. Jaime, Chris, all set. And action. Is there something else you want to say to me? Because now's your last chance. Yeah, as a matter of fact, there is. Don't do this. I have to. No, you don't. You know that's not true. Well, maybe I'd feel better if it were anyone else. Who else is there? But it's not fair. No one said it was. Already lost mom and dad. I don't want to lose you too. Now who's being unfair? At least I'm not being selfish. Selfish? I'm doing this for you. I'm doing this for our parents. If I can pull this off, it might not be too late to save mom and dad. That's impossible. Nothing is impossible. Something about this just doesn't seem right. Do you trust me? I... Do you trust me? Yes, of course! Then you know what I have to do. And cut! Linda, that was sick! Totally, felt like just what this thing needed. How was the lighting? It was great, thanks. Did you hear that weird groan right at the end there? No, but don't sweat it. We're gonna replace the sound at Jaime's anyway. How'd I do? O panie, byłeś sztywny jak kołek w płocie. Twoje umiejętności aktorskie naprawdę są żałosne. No nie chciałam tego wcześniej mówić, ale jest strasznie. Ale tak... dowartościujmy go, może zacznie się bardziej starać. Jaime, it was perfect. Do you really think so? It was everything we needed the scene to do. You okay? Yeah. Something about this just doesn't seem right. Okay. That's not what I sounded like. I don't know. It was pretty spot on. Gotta agree. Gotta agree. I don't go around doing impressions of you dopes. You do impressions of me all the time. And me. I feel honored to have just joined the list. Hot damn, kids. That was fun. You really thought it was okay? Yeah, better than half the films I see in New York. I mean, one of them was just a 5-hour shot of a guy sleeping. Wow. Seriously. I'm impressed. But, I gotta be honest. What? You really didn't think I'd notice what you were doing? What was I doing? Just playing out your own bullshit interpretation of real life. I don't understand. Sacrificing your own life for the good of your sibling and your parents? Definitely sounds familiar. Almost like it could even be based on someone we know, but gee, I wonder who. That's not fair, Bonnie. No one said it was. We're trying to make something fun. I'm not trying to make everyone else miserable. At least I'm not being selfish. Selfish? Don't throw the lines back at me. What? You don't want to tell me how noble it is that you're making this movie with your girlfriend while I had to scrub my entire life to take care of you and Dad? I liked it better when you were gone. To wiecie, to teraz możemy sobie się zastanowić, bo na przykład Mehdi powiedziała, że ona nigdy nie poznała wujka Jamiego. Czy tutaj w tym momencie ta kłótnia na tym zaważyła, że Bonnie z Jamie zerwali z sobą kontakt? Może na luzie rozładujmy trochę tą atmosferę. Hey, Bonnie, you wanna come outside with me for a minute? I could use your help with something. Yeah, sure. Whatever. Thank you.
Kolego, ty tam nie skacz, okej? I just wanted to tell you how much I loved making this movie with you. Me too. I mean, with you, not with me also. You know what I mean. I think we should do something special to mark the occasion. So, I don't know if I'm quite ready to break out the champagne just yet. But we finished the movie. It's in the can. We finished the shoot, yeah, but we're still gonna have to sell people on this thing. Okay, sure. We should keep exploring this place while we still can. I don't know if that's a good idea. Well, if we can just get, like, one more shot of something directly connected to Frank Stone, like anything he might have left behind, we'll get all the attention in the world. We should look for that place from the newspaper article, the machine shop. Hey, Chris. Okay. Holy. What can you see? Something freaky. I don't know if I can describe it. I'll try shooting a little. Okej, dobra. Skup się na dziwnym obiekcie. Wow. Ain't that something? Ah, rats. What's up? Camera needs cranking. Hold on. Dobra, ciśnij R, aby przewinąć. Dobra. Okay, let me get more. Bo lewym się kręci. Prawym co się miało robić? Prawie nic nie robi. Dobra, no to i kręć. Whatever the hell that was, it's gonna look great in the movie. Mam nadzieję, że będzie pani zadowolona. Ja większy zainteresowanym filmem nigdy nie miałam. Think that door will take us to the machine shop? Only one way to find out. Let's go take a look. No dobra, ale co z Lindą i z Bonnie? Ja się w ogóle dziwię, że nie chcieli podejść tam i tego pomacać. My dad would kill me if he knew I was in here right now. Just rip my limbs off one by one. I thought the sheriff was all bark and no bite. Not if you're his son. Danny's all of both. Don't you think it's weird how obsessed with this place he is? I guess so. I mean, he always has been, as long as I can remember. I didn't even know it was weird until I got old enough to realize all the long walks he liked to take in the middle of the night were in the abandoned steel mill where he killed a guy. Maybe that's why he comes back to the scene of the crime. Maybe it helps him somehow. Honestly, I don't even think he wants to be helped. Dobra, tylko jak się tam dostać? It's more like an obsession, and it's gotten pretty weird. Okay, elaborate on that, please. Maybe it's just the way he was dealing with all the stress or guilt or whatever, but he sort of started researching all kinds of non-traditional philosophies. Non-traditional? Like acupuncture with all the pins? No. Wait, you don't mean like occult stuff? Look, I shouldn't have said anything. Well, you did. I don't want to give you guys the wrong idea. My dad's a straight shooter. That's it. Sure. Whatever you say, man. Dobra, ja teraz słuchajcie, szukam. Tu coś chyba było. Albo mi się wydawało. Szukam jakiejś drabiny. Jakiegoś, nie wiem, pudła, skrzyni, czegokolwiek, co by tam można było podstawić ewentualnie. Nie mam naprawdę bladego pojęcia, jak tam się dostać, a tam na pewno jest skrzynka ze znajdźką. O, ja wiem, że tam. Bo że tu jest jeszcze jakaś inna, o której nie wiem. Chociaż nie wydaje mi się. A tu? Nie, no, tu mi się nic nie pojawia. Chyba, że tędy w jakiś sposób będę mogła się dostać na górę. Zaraz się przekonamy. Ewentualnie coś tutaj znajdę. O! Not this way. Jako fajna. Why is it
always clowns. Słodziak. Dobra, zobaczmy sobie go. Kolekcja. Kolejny. Clown. Imię nie ma znaczenia. W cyrku twoja przyszłość ulega zapomnieniu, a tożsamość jest zdefiniowana przez występy. Niech jednak nie oszuka cię kolorowy strój. Jego właściciel ma w zanadrzu kilka sztuczek. Mówi się, że śmiech jest zaraźliwy, ale żarty tego klauna są naprawdę toksyczne. Szkoda, że tu nie mogę go nacisnąć teraz. Dobra, super. Fajnie, że kolejne to znalezione. Tylko tak, znalezione, ale ja chcę się dostać tam. Dobra, idziemy tam, będziemy kombinować. Jeszcze w tamtej okolicy się rozejrzę. No ja wiem, że tu i mnie tam to pokazuje. Masz coś, po czym mogę się wspiąć? Otwórz. O, tutaj może coś będzie, jakaś drabina czy coś. Bo w tamte drzwi to nas przekieruje całkiem już w inne miejsca. Tutaj jeszcze nie. Dobra, przyjrzyjmy się, czy coś tu dla nas jest. To jest takie sugestywne, nie? Mhm. Dobra, tylko zanim co do czego, to ja się jeszcze tędy rozejrzę. Tutaj nic nie widzę. Tutaj coś jest. Mogę to chwycić też. No i tam są drzwi. I tu mogę to chwycić. Aha, dobra. Chyba czaję. Weź chwyć. Okej. Okay. Będziemy co drugie chyba skakać, wiecie? Tutaj ja nic innego nie widzę, innej możliwości. Tylko jeszcze dostać się tu na górę. Tu czy tam na górę? Czekajcie, jeszcze sobie tędy przejdę. Zobaczę, gdzie ja będę mogła to podstawić. Co, tutaj nie wleziesz? No serio? Co ty? No tak, schodkami to nie podjedzie. To gdzie ja bym miała tu? Mogę to chwycić, prawda? Chwyć. Tam, dobra, widzę. Dobra, wespnij się. Nie wiem, jak z tamtej strony dalej się dostaniemy, ale to... Wiemy się w trakcie, prawda? Tutaj coś dajecie mi. Aha, przyciśnij się. Chciałam, że jakaś znajdźka. Chociaż nikt jeszcze nie powiedział, że nie. Aj, my całkiem od drugiej strony będziemy szli, nie? Ja byłam przekonana, że... Okej. Okay. Że my będziemy szli od tamtej. Nie wiem dlaczego. Dobra, bardzo dziwnie skaczesz. Mamy to. Opalowy żeleziec. Mówi mi, że nie mogę zawieść. Matko, co za dziwne te... Czy to nie jest ten kran, którego ja szukałam? Czyli znajdźki nie są, kochani, po kolei na to wychodzi. Dobra, mogę tędy sobie zliść? Jak to nie mogę? Użyj. A, w ten sposób, okej. Okay. Wespnij się, chyba zejdź! Jak może się wspinać w dół? Wespnij się? Nie, według mnie zawsze się wspina na górę. Dobra, czy tu są schodki? Tu są schodki, dobra. Czyli możemy sobie już iść. Droga ekipo, idziemy teraz do tych drzwi, co pokazywały, że można iść dalej. One były... Gdzie one były? Tam chyba. Ważne, że znalazłam to, co chciałam i na czym mi zależało. To te drzwi? Tak. Wait a second. Guys, this is it. This is the machine shop. Holy crap. It is.
Man, Chris, you really know how to find the coolest stuff. Totally. Nice work, Chris. Let's look around and see what we can find. Yes. Yeah. You really think we're gonna find anything the police miss? They're pretty thorough, right? They do miss stuff. Look at that. The train? Yeah. Yeah, in the article, it's a skeleton crew now. We're all pulling triple duty. I'm the only one left who even knows how to work some of the machines. The rolling miller, the shears, the freight transfer system, said Frank Stone. If Frank was the only one left who knew how to use the freight transfer system, and that one's still suspended, I bet it never got searched. Not thoroughly. Good point. I doubt there's any bodies in there. There's no harm in looking, though, right? If it's even possible to get up there. Let's find a way. Come on. Może być ciekawie. Poszukaj drogi. Najpierw Gratu chce poszukać tam drogi. Droga się znajdzie przez przypadek, znając życie, nie? Tutaj mamy zamknięte niestety. Dobra, to przejdźmy sobie, o tak, przez środek. Tutaj nic nie ma. W kwestii właśnie znajdziek wydaje mi się, że to jest pierwsza taka gra od Supermassive, gdzie jest dość właśnie mało wszelkiego rodzaju znajdziek, listów do czytania i tak dalej. Nie wiem, może to jest też tylko moje wrażenie. Dobra, wyłazicie gdzieś sobie tam, albo wy się tam wspinać chcecie, tak? No dobra, tu mi się nic nie podświetla. Nie mam też możliwości, wiecie, zmysłu włączenia, więc raczej tutaj dla nas nic na razie nie ma w kwestii tych figurek. Przejdźmy sobie tędy. Zaraz sobie tą część obczajmy. O! Maybe there's something useful in there. Klucz! 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 Tu klucz! Widzisz? O! Zobaczył. Dobra. Bardzo dobrze. Klucz. Tu masz jakąś listę. Nie, to jest okno. Tu nic więcej nie będzie, ale ten klucz raczej na pewno nam się przyda. Zobaczmy, czy to możemy otworzyć w jakiś sposób. No jeżeli byłby prąd, gdzie ten kabel idzie? Idźmy za kablem. Kabel idzie gdzieś tam. Czy ja mogę te drzwi? O, zamknięte. Nie wiem, czy jest wymagany przedmiot. Dobra. Jeszcze chcę zobaczyć. Jak ty żeś tam wlazł? Może ci jako naokoło. Może tędy włoziłeś? Przyjrzyj się, tam mieliśmy jeszcze klucz wymagany, dobra. Złaś. Pozamykane wszystko i sami musimy sobie radzić. Dobra, to przeszukujmy tu. Sprawdź, co znalazł Robert. Zaraz. Najpierw ja sobie sprawdzę, co ja znajdę. Zresztą na razie nic nie znaleźliśmy, więc może Robert faktycznie coś znalazł sensownego. A generator prądu znalazł. Tędy już nie przejdę. No chyba musimy ruszyć ten generator, żeby całość ruszyła. No bo co? Nic w tym momencie innego nie zrobię. No, rozmawiaj z nim. Broken? Looks like, yeah. Let me take a look. Hey, can I ask you something there? Sure. How come you never asked me to work on your movie? Oh, well, it's Chris's movie. She decides who works on it. Yeah, but I mean, you know I'm like a huge horror guy too. I could have been helping you right from the start. But it's not... That wasn't, Wasn't what? We're making a horror movie, yeah, but like... I don't know. Point was for me and my girlfriend and best friend to... I'll do something together. Like, just us.
So, I'm just in the way. No i teraz nie wiem, czy podejrzliwie, czy niecierpliwie. Jedno i drugie jest nacechowane negatywnie, może podejrzliwie. You do seem to have been spending a lot of time with my girlfriend lately. And you know what she spends 80% of her time doing when we're together? Na gadaniu o tobie. Talking about how amazing her boyfriend is. What? It's actually kind of annoying. What's up, party people? So that door over there needs power for it to open. I saw a key in there. Think it could be useful? Could be, yeah. Generator working? Nah. Unfortunately, it's toast. I can get it working. Just need to scrounge up a few parts and it'll be good as new. And let's go scrounging. Najlepsze jest to, że nawet nie przyjrzał się dobrze temu generatorowi, a już wie, że kilka części potrzebuje. Dobra, z najczęściej, żeby naprawić generator. Okej, okay, czyli jest też opcja, że wcześniej nam się nic nie podświetlało ze względu na to, że fabuła musiała ruszyć do przodu. Dobra, to chodźmy, rozglądajmy się tutaj po tych wszystkich pierdółkach. O, proszę bardzo. To bier. No dobra, jedna część jest. To jeszcze druga. I teraz pytanie, gdzie jest ta druga? Nie macie tak zawsze, że jak macie, nie wiem, znaleźć 15 części i brakuje wam tej ostatniej, to się martwicie, że ta ostatnia będzie najtrudniejsza do znalezienia i jak my ją znajdziemy? Ja tak mam zawsze. W tym momencie również. Też wiecie, ta gra jest, umówmy się, też stosunkowo prosta. Więc liczę, że zaraz to dziadostwo gdzieś nam się tutaj podświetli. Cicho, no toż chodzę i szukam. Masz, tu ci się świeci. Mówiłam, stosunkowo prosto. No to bier. Czyli teoretycznie możemy wrócić już do naszego... No toż idę robić, cicho. Już idę go robić. Jeszcze się tak porozglądałam trochę, czy wiecie, coś... Nie jest schodami. Wracaj. Czy coś nowego nam się nie pojawiło, prawda? Do znalezienia? Ale nie. Nie ma tutaj ukrytych przejść, żeby były laleczki. Gdzie? Co ty masz do tych schodów dzisiaj? Idź, zrób generator. Skoro wiesz, jak go naprawić, to idź i rób. Proszę bardzo. Nie będziesz trzymał w celu naprawy generatora, pojawił się test umiejętności. Naciśnij, żeby wskaźnik zdać... A, dobra, już wiem, co to będzie. Okej. Okay. Napraw. Nie trafiłam, sorry. Oj, tylko trochę prądem cię raziło, czy jakim innym dymem, cicho. Nic ci będzie. Dobra, jedna część naprawiona. No nie byłam wcześniej skupiona po prostu, dlatego zrobiłam faila. Nice job. No i pięknie. Jak fajnie tutaj sobie łazi. Dobra, już wiemy, które drzwi możemy otworzyć. Chodźmy. Zrazu jakoś jaśniej się wszędzie zrobiło. Czekaj, Chris, ja sobie pierwszy poradzę tu, sam. O, proszę bardzo. Poszło. Oh yeah, now we're getting somewhere.
Dobra, znajdź drogę do biura. Zanim do biura, to ja tu muszę... A co tam dają? Ja tam chcę, ja wiem, że ja tam potrzebuję. Ja czuję bardzo wewnętrzną, silną potrzebę wejścia tam. Właśnie. Tam jest laleczka dla mnie. Matko, gdzie my jesteśmy? Już pomijam fakt, że guzik tutaj widzę. Can't believe they got me crawling through the roof ducts like a raccoon. Dobra, tutaj nic nie widzę, ale mogę zaskoczyć. Okay. What have we here? Ja chciałam tamto wszystko przejrzeć, im biuro. Dobra. Mamy skrzyneczkę, słuchajcie, z naszymi postępami. Tak, i ten kran cały tutaj jest. Więc jeszcze jest szansa, że i to znajdziemy. No ja staram się dość dokładnie tutaj grać. Ale powiem wam, że gra ma to do siebie, że macie, gramy już 26 minut. A ja mam wrażenie, jakbym siadła 2 minuty temu. Mega wciąga, mega szybko leci. Maybe this key will open up the boxcar. Dobra, mamy klucz, więc tędy też możemy wyjść. Dobra, ale zanim co, czego? Yep. It's got a label on it. F. Stone. Holy shit. You think? This could be a real connection to Frank Stone. Oh man. Dobra, i teraz ja tutaj mogę się rozejrzeć, bo wcześniej się nie rozejrzałam. Dawno nie było dla mnie laleczki ładnej. Nie, coś mi mówi, że tutaj ja już nic nie dostanę, pomimo że bardzo, ale to bardzo bym chciała. Dobra, to chodźmy w takim razie do tego wagonu. Gdzie ty ten wagon chcesz otwierać? Tu, a, tu. No, otwieraj. Chyba nie tylko ja mam wrażenie, że ciągle ktoś nas obserwuje, prawda? Dobra, tu nic nie ma. A tutaj ja się jeszcze przyjrzę, chociaż w takiej odległości jakby coś było, to by się pewnie już nam podświetlało. Dobra, tutaj też nic. No dobra, właśnie na tą górę. Oni tak dziwnie skaczą, jakby mieli, nie wiem, zamiast tych 20 cm przeskoczyć, nie wiem, metr. Takie wrażenie przynajmniej z nimi. No i co? A, tutaj musimy porozmawiać. Ja bym skoczyła, no ale dobra, porozmawiajmy. Może z wahaniem. Nie bądźmy wyrywni. Are you really sure you want to do this? Yep. A musicie wszyscy na raz? Nie lepiej, żeby wyszła jedna osoba, wszystko sprawdziła, wyszła, potem druga. W ostatniej chwili miałam ręce w górze. That would not have been a pleasant way to go. I would not have wanted to break it to your dad. That would be an even more unpleasant way to go. No. Yo, check it. Wow. Right through the wall. Oh, Rosia. Oh, what the fuck? Oh, shit. Damn. Is that a... Yeah. Pomoc na dłoń. And it's got friends. Dobra. Wow. This is insane.
Oj, nie pękaj, stary! Tu jest jak w Disneylandzie! Daj to rączkę. Must have come loose when the freight broke through. Ale jak dobrze zachowane, patrzcie, nie? Jakieś kręgosłupy, nie kręgosłupy. Tam mamy jeszcze swój, to jest notatka. Tam jeszcze chyba jest notatka. Czekajcie, jak zbadam to, to akcja ruszy dalej. Więc chcę podnieść to. Policja. Policja, syn Kalernów i jego przyjaciółka zostali zamordowani poniedziałek 17 września 62. A po kilku dniach plotek i spekulacji szeryf Lloyd Cusick potwierdził ostatniego wieczora, że traktuje śmierć George'a Kalerna i Joyce Barton, do której doszło w Hawklin Point w zeszły wtorek, jako podwójne morderstwo. George Cullen, lat 28, syn cieszącego się powszechnym szacunkiem właściciela apteki w Cedar Hills, Williama Cullerna, zginął wraz z przyjaciółką Joyce Barton po tym, jak ich samochód rozbił się i stanął w płomieniach. Stróże prawa pracowali niezmordowanie przez cały weekend i ustalili, że samochód pana Cullerna opuścił drogę, choć nie znajdował się wcześniej w ruchu, co wskazuje na udział w wypadku osób trzecich. Wieści o kolejnym morderstwie naszej spokojnej społeczności to szok dla nas wszystkich, zwłaszcza, że doszło do niego tak szybko po lipcowym zabójstwie wdowy Dorothy Clay. Lecz podobnie jak wtedy, kiedy po szybkim śledztwie szeryf Cusick ujął i doprowadził do skazania jej bratanka Elvina, musimy mieć nadzieję i modlić się o szybkie i sprawiedliwe zamknięcie obecnej sprawy. Okej. Okay. No dobrze, to kochani, tutaj słoje i resztę sobie zmacamy już w kolejnym odcinku. Muszę powiedzieć, że fajna miejscówka psychopaty. Nie ukrywajmy. Dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.